Was ponownie. Dzisiejszy filmik będzie zrobiony o couchsurfingu, czyli o tym, jak ludzie, którzy sami podróżują, pomagają innym, którzy przyjeżdżają do ich miasta, zapoznać się z ich miastem. Przepraszam, że tak długo też nie nagrywałam filmików. W końcu jak wróbel wraca za oceanem, tu akurat leci wrona, ale innego ptaszka nie miało. No to jest i ten szok kulturowy, który był dla mnie ogromnym bam. Gdzieś tam dużo spraw do załatwienia, ale o tym będzie oddzielny filmik. Więc cóż, zaczynamy. Zanim pokażę Wam, jak założyć konto na couchsurfingu i jak się nim posługiwać, chciałabym Wam w ogóle powiedzieć, co to jest. I tak znalazłam fajny artykuł w Dzienniku Zachodnim o właśnie couchsurfingu, którego fragmenty chciałabym Wam przeczytać. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się bezpłatne noclegi oferowane przez użytkowników zarejestrowanych na portalu takim jak Couchsurfing. Jest to sposób na zwiedzenie interesujących miejsc przy niewielkim budżecie. Couchsurfing to jeden z najbardziej znanych bezpłatnych portali zrzeszających miłośników podróżowania. Jego użytkownicy określają, czy są w stanie zapewnić gościom nocleg, czy tylko pokazać miasta. To jest bardzo ważne, bo niektórzy na przykład nie goszczą, ale lubią się spotykać z takimi podróżnikami i potrafią Was oprowadzić. Ja miałam świetnych przewodników, na przykład w Chicago, którzy naprawdę bardzo dużo powiedzieli mi o mieście. Mogą również sprecyzować swoje oczekiwania wobec potencjalnego gościa, na przykład zaznaczając, że nie przenocują osoby palącej. W drugą stronę też może to działać, kiedy piszecie i pytacie, czy na przykład dana osoba jest osobą palącą. Możecie mieć astmę, tak? A możecie po prostu nie lubić palenia, więc to też jest możliwość wybrania tego. Oferty w Polsce są bardzo zróżnicowane. Stosunkowo łatwo jest znaleźć nocleg w dużych ośrodkach, tak jak Warszawa czy Trójmiasto, trudniej w małych miastach. Myślę, że to samo tyczy się i całej Europy, i w Ameryce, w mniejszych miastach było trudniej znaleźć nocleg. Chociaż szczerze powiedziawszy, moje doświadczenie było takie w Stanach, że w tych największych ośrodkach było dość trudno znaleźć hosta. Ale to wtedy też powiem Wam, jak sobie radziłam. Czego można się spodziewać, decydując się na taki wyjazd? Czasem ludzie oferują własny pokój z wszelkimi wygodami, ale zdarza się, że host może zapewnić Ci tylko śpiwór i kawałek podłogi. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby host zaoferował mi śpiwór i kawałek podłogi. Co najwyżej było to łóżko, kanapa albo materac. Najczęściej ludzie są tak jakby przygotowani do tego, że ktoś do nich przyjeżdża i nie oferuje na tych podłogi. Tak może się tak zdarzyć, nie mówię, że nie. Jeśli na przykład mają dużo couchsurferów na jeden czas. To nie warunki są najważniejsze. To jest totalnie prawda. Tutaj Magda, studentka medycyny z Lublina, dodaje: korzystałam z uprzejmości hostów w Holandii, Hiszpanii i we Włoszech. Nigdy nie spotkała mnie żadna nieprzyjemność, wręcz przeciwnie. Ludzie byli zawsze mili i otwarci. Taka forma wyjazdu to nie tylko darmowy nocleg, lecz także możliwość poznania wielu ciekawych osób. Najczęściej osoby, które oferują couchsurfing, to też podróżnicy. Na przykład właśnie chłopak, u którego spałam na couchsurfingu w Chicago, powiedział mi, kiedy zapytałam go, dlaczego w ogóle przyjmuje ludzi, że to jest dla niego sposób przedłużenia jego podróży, ponieważ kocha podróże, zwiedził wszystkie Stany oprócz chyba Alaski. Bardzo lubi podróżować, zwiedził wiele, wiele krajów, wiele miast. I generalnie to jest dla niego właśnie sposób przedłużenia podróży. To, że przyjedzie do niego jakiś podróżnik, przywiezie jakieś ciekawe historie, spotka po prostu nowych, ciekawych ludzi. Portal Couchsurfing powstał w San Francisco w 2004 roku i błyskawicznie się rozwinął. Obecnie jest tam zarejestrowanych około 6 milionów internautów z ponad 100 tysiącami miast na całym świecie. Wybierając taką formę wyjazdu, warto uważnie przyjrzeć się profilom potencjalnych gospodarzy, a decydując się na udzielenie noclegu profilom gości. Pomocne w podjęciu decyzji mogą być opinie wystawiane przez innych użytkowników. Ja zawsze miałam taką zasadę, że wybierałam tylko hostów, którzy mają co najmniej 10 pozytywnych referencji i żadnej negatywnej w ciągu roku. Tak? No bo czasami mogą się różne sytuacje znaleźć, możemy się rozchorować czy cokolwiek. Też warto przeczytać te referencje, jak były napisane, co tam było napisane. Ja osobiście na moim profilu mam dopiero jedną referencję. Dopiero zamierzam poprosić moich hostów, tak, czyli osoby, które mnie gościły, o to, żeby napisały mi takowe referencje, ponieważ też nie miałam okazji sama jeszcze. Właśnie kilka informacji na początek, a teraz przejdźmy już do strony Couchsurfing.
Jak widać, mamy dwie możliwości dołączenia do Couchsurfingu. Możemy zalogować się przez Facebooka lub przez własnego e-maila, co jest napisane tutaj właśnie. Widzimy tutaj ogólny profil, po lewej stronie zdjęcie, pod spodem jest napisane Get Verified. To jest opcja płatna, dzięki niej podobno można znaleźć więcej ludzi, którzy goszczą. No nie wiem, ja jakoś tak nigdy nie miałam problemu. Zaraz koło zdjęcia mamy napisane nasze imię i nazwisko i gdzie mieszkamy. To jest też wiadomość widoczna dla osób, które szukają gdzieś noclegu. Ja mam akurat napisane Not Accepting Guests, ponieważ nie mam jeszcze takiej możliwości. Można wybrać również opcję Maybe Accepting Guests, czyli może akceptuję i akceptuję. Następnym punktem jest opisanie, dlaczego jestem na Couchsurfingu, swoich zainteresowań, muzyki, filmów i książek, które lubimy, jednej rzeczy w życiu, którą zrobiliśmy, czym możemy się podzielić, czego możemy nauczyć, czego możemy się nauczyć, co możemy podzielić z hostami. Również kraje, które odwiedziliśmy, w których mieszkaliśmy, to wszystko służy temu, żebyśmy wzajemnie się poznali. Na górze mamy opcję Find Host i tam wpisujemy miejsce, do którego jedziemy, gdzie chcemy znaleźć Couchsurfing. Ja dla przykładu wpisałam Porto. No i tutaj mamy listę osób mieszkających w Porto i okolicach, jak widać do 10 km. Tutaj klikamy w jednego z hostów. No i na tym przykładzie omówię też, jak wygląda właśnie taki profil hosta i na co też zwracać uwagę. Więc moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest, czy akceptuję gości, czy nie akceptuję gości, czy może akceptuję gości, bo wtedy my będziemy wiedzieć, czy w ogóle możemy złożyć request. Ile ma referencji? Czy ma jakieś referencje negatywne, neutralne? I dlaczego? I w jakim czasie? Skąd jest? Czy jest dokładnie z miejsca, z którego szukamy, czy może gdzieś z okolic? Ponieważ no, różnie może być, tak? Ile ma lat? Czy jest to chłopak, czy dziewczyna? Dla niektórych to ważne. No i najważniejsza rzecz, send request, czyli zapytanie. Na koniec chciałabym Wam dać kilka wskazówek, jak ja znajduję ludzi na Couchsurfingu, jak znajduję hostów i jak z mojego doświadczenia chętnie mi odpowiadają na moje requesty. Więc tak, ja zawsze piszę prywatny request, czyli piszę prywatną wiadomość, wcześniej czytając profil danego hosta. Znajduję jakieś wspólne zainteresowania, może czegoś oczekuję, co ja mogę spełnić, na przykład ja lubię gotować, więc proponuję, że mogę ugotować coś polskiego. I też opisuję trochę siebie, próbuję zainteresować sobą, dlaczego jestem osobą godną tak jakby przyjęcia, tak? Ważne jest, żeby pokazać, że to nie jest tylko darmowe miejsce do spania, bo to naprawdę nie jest tylko darmowe miejsce do spania. Najczęściej ludzie, którzy goszczą, są bardzo ciekawymi ludźmi. To też są ludzie, którzy podróżują, mają bardzo ciekawe historie ze świata. Pamiętam, że kiedy opuszczałam Waszyngton, spotkałam się z jednym gościem właśnie, który napisał do mnie z Couchsurfingu, który zwiedził więcej krajów niż królowa angielska. Jego opowieści były niesamowite. Czas nam leciał niesłychanie szybko. Więc warto też poświęcić ten czas dla naszych hostów, tak? Więc wykażmy też taką chęć, tak, że chcemy z nimi porozmawiać, no chyba, że oni nie chcą, no to wtedy już rozumiem. Ja wybieram moich hostów z co najmniej 10 pozytywnymi referencjami i żadnej negatywnej w ciągu pół roku. No chyba, że ta negatywna jest na zasadzie, bo nie było go jak przyjechałem, a okazało się, że akurat był w pracy. No, bez sensu wystawiony negatywny komentarz, tak? Bo też hosci nie mają takiego obowiązku, żeby być w domu, kiedy my akurat przyjeżdżamy. Dlatego trzeba się z nimi dogadać, jak mamy się dostać, jak odebrać klucze i tak dalej. Kiedy nie możemy znaleźć hosta, jest jeszcze taka opcja, która nazywa się Public Trip. I wtedy wpisujemy miejsce, w którym będziemy danego dnia, wpisujemy datę. I piszemy, że będziemy wtedy i wtedy i że właśnie szukamy hosta. Wtedy ludzie piszą do nas i sami proponują nas. Like ja miałam kilka takich przypadków, na przykład w Austin czy w Houston zrobiłam public trip i miałam bardzo dużo ofert tego, że mogę z kimś zostać. Także jeśli nie możecie kogoś znaleźć, jeśli ktoś wam nie odpowiada,
to myślę, że to jest fajna opcja. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za to, że chcieliście wejść na mój profil. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zażalenia, wnioski, cokolwiek, zapraszam Was na do pisania do mnie i tutaj w komentarzach i na mojego maila, ewentualnie jeśli chcecie zostawić jakiś komentarz na moim blogu. Wszystkie linki będą podane pod filmikiem. Tymczasem życzę Wam wspaniałego dnia i świetnych podróży. I mam nadzieję, do zobaczenia może na Couchsurfingu, może w następnym filmiku, a może kiedyś w realu. Dzięki.